Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nauczyciele strajkują. To największy od wielu, wielu lat strajk szkolny. Strajkuje ponad 6,5 tysiąca szkół, to jest 37% wszystkich szkół w Polsce. Ten strajk jest lekceważony przez rząd, jest lekceważony przez panią premier, która mówi, że jest to strajk polityczny, a chyba najbardziej polityczne są podstawy programowe. Natomiast jest lekceważony również przez panią minister edukacji, która w tej chwili jest poza granicami kraju, nie rozmawia z polskimi nauczycielami. Nauczyciele strajkują w obronie polskich szkół, strajkują w obronie dobrego systemu edukacji, strajkują w obronie dobrej edukacji dla dzieci. To, że strajkują i są popierani przez rodziców, pokazuje, że opowieści pani minister Zalewskiej o tym, że prowadzone były debaty, są tylko opowieściami. Pani minister nie potrafi rozmawiać ze środowiskiem nauczycieli, nie potrafi rozmawiać z rodzicami, wprowadza zmiany na siłę szybko. Dzisiaj, wczorajszy sondaż pokazuje, że 64% społeczeństwa jest przeciwko reformie edukacji od 1 września tego roku. Chcą albo jej przesunięcia, albo w ogóle wycofania się z tej reformy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość słucha suwerena, powinno dzisiaj siąść do stołu z nauczycielami, powinno dzisiaj rozmawiać z nauczycielami i rodzicami na temat wycofania się z reformy, na temat tego, jak przygotować szkoły, jak poprawiać, jak budować dobry system edukacji, jak nie niszczyć tego, co do tej pory zostało dobrze zrobione. Nauczyciele strajkują przeciwko chaosowi w szkole, strajkują przeciwko temu, że stracą miejsca pracy, strajkują przeciwko temu, aby od września dzieci uczyły się w nieprzygotowanych szkołach, aby od września do szkół nie wprowadzać chaosu. Niestety ani pani minister Zalewska, ani pani premier nie słuchają głosu nauczycieli. Ani pani minister Zalewska, ani pani premier nie słuchają głosów rodziców. Ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy strajk otworzy i pani premier, i pani minister oczy i rzeczywiście siądą z nauczycielami, siądą z samorządami i siądą z rodzicami do poważnych rozmów na temat zmian w edukacji, a właściwie na temat tego, aby z tych zmian nieprzygotowanych, chaotycznych jak najszybciej się wycofać. Ostatnim razem gimnazja likwidowali komuniści, ale Prawo i Sprawiedliwość nie tylko czerpie likwidację gimnazjów z tych czasów, również dzisiaj są zastraszani nauczyciele, jest demonizowana ich praca, jest nasyłana policja na nauczycieli, również kuratorzy zastraszają nauczycieli. Także tutaj mamy szereg narzędzi, które Prawo i Sprawiedliwość czerpie rodem z PRL-u. Natomiast pani minister wielokrotnie próbowała wmówić, że gimnazja się nie udały. Nie tylko pani minister, ale również pani premier. A gimnazja się udały. I wskazują na to badania międzynarodowe OECD, badania PISA, które pokazują, że Polska jest na pierwszych miejscach w umiejętnościach naszych 15-latków. I dzisiaj z tego powodu pani minister została zaproszona do Edynburga razem ze wszystkimi ministrami najlepszych, ministrami krajów z najlepszym poziomem edukacji. I ciekawe, co tam pani minister powie, bo skoro pojechała ze względu na badania PISA, właśnie ze względu na sukces polskich gimnazjów, a teraz chce je likwidować, jest to po prostu niewiarygodna hipokryzja. Dodatkowo na gimnazja od 1999 roku zostało wydanych 147 miliardów złotych i pani minister chce to absolutnie zaprzepaścić i również nasyła część swoich samorządowców właśnie na nauczycieli, ale jako Platforma Obywatelska i w sumie całe społeczeństwo wie, że nauczyciele to jest jedno z najważniejszych zawodów w Polsce i nie tak łatwo ich zastraszyć. Historia pokazuje, że ich rola jest niewiarygodnie ważna.
tych 6,5 tysiącach szkół, które już wiemy dzisiaj strajkują, nauczyciele protestują przeciwko niszczeniu systemu edukacji, protestują przeciwko temu, aby dzieci uczyły się w gorszych warunkach, protestują przeciwko lekceważeniu ich postulatów, protestują przeciwko kłamstwom i oszustwom, które są przekazywane przez ministra edukacji, protestują przeciwko upolitycznieniu polskiej szkoły, protestują przeciw szykanowaniu nauczycieli. Mam nadzieję, że pani minister i pani premier wyciągną z dzisiejszego dnia wnioski, że posłuchają nauczycieli i zadbają o to, aby rzeczywiście w polskiej szkole od września pracowało się spokojnie, aby uczniowie w tej polskiej szkole mieli dalej dobre warunki edukacji, a nie chaos, a nie bałagan, jaki szykuje im w tej chwili Ministerstwo Edukacji.